Sztuka w gaju. Solne liście. Potrzebne będą czarna kartka papieru, klej introligatorski lub do drewna, 5 łyżek soli, farby akwarelowe i miękki pędzel. Na kartce papieru narysuj klejem swoją kompozycję. Ja stworzyłam liście paproci, ale bardzo ciekawy efekt można uzyskać rysując kłosy zbóż czy polne kwiaty. Poszukaj inspiracji na łące albo w ogrodzie. Wymyśl prostą kompozycję. W tej technice nie da się uzyskać dużej ilości detali. Pomyśl o swojej pracy jak o kawałku wzoru na tapecie albo o sukience. Możesz powtarzać niektóre elementy albo narysować tylko fragmenty liści czy kwiatów. Kiedy wszystkie elementy kompozycji są już gotowe, posyp je solą kuchenną. Postaraj się, żeby sól przykleiła się do wszystkich narysowanych klejem liści czy kwiatów. A teraz pozbądź się nadmiaru soli. Pozostaw swoją pracę do wyschnięcia na minimum 3 godziny. Kiedy jest już sucha, możesz zacząć malować. Używaj farb akwarelowych i dużej ilości wody. Kryształki soli pochłaniają farbę i kolory efektownie się przenikają. Widać to szczególnie na przykładzie koloru niebieskiego i żółtego, które tworzą bardzo ładne przejścia barwne. Gotowa praca jest bardzo dekoracyjna, zarówno ze względu na ciekawą fakturę, jak i przenikanie się różnych kolorów. Fundacja Sadownia, siedlisko aktywnych działań. Realizacja Michalina Broda.